Hejka, kochani, witam dzisiaj Was w kolejnym blogu i serdecznie Was zapraszam do oglądania. Ja właśnie nie zdążyłam się pomalować, ale idę na miasto i później dam Wam znać, bo teraz to tak szybka akcja i tylko chciałam się przywitać. I jestem, szybka przemiana, widzicie, koka szybkiego, bo planuję zaraz się pomalować jeszcze. Dokończyć mój makijaż, bo no jak widać nieskończony. Dzisiaj pierwszy raz mi udało się załatwić moje sprawy w 15 minut, które zawsze załatwiałam w godzinę gdzieś, bo byłam w dwóch bankach i w kantorze i dzisiaj mnie przyjęli wszędzie z buta jako pierwszą, wiecie. Nie wiem, czy to taka godzina, chociaż po 14, dziwne. No, a planuję się szybko ogarnąć, bo tata jedzie na zebranie i po zebraniu jak wróci, to jedziemy na miasto, bo teściowa ma niedługo urodziny, jeszcze nic nie kupiłam i jadę coś popatrzeć. Kochani, właśnie przyszła mi paczka, kurier z rana. Fajnie lubię, jak kurier z rana przychodzi, a nie po południu. I jest to paczka z Mixit. Jak dużo z Was może już słyszało o tej firmie, ona ogólnie słynie z musli. No i mówię, kurde, każdy zachwala, więc warto spróbować. No i postanowiłam, że zamówię, tym bardziej, że teraz jest edycja taka wielkanocna. No i mówię, dobra, zamówimy, sprawdzimy, co to za cudeńko. A jedną ręką to ja w ogóle nie operuję. Także otworzę to i zaraz wracam. Okej, już otworzyłam i zobaczyłam. Taki magnesik tutaj dostaliśmy, wielkanocny. Tutaj jest ulotka. Tutaj możecie znaleźć właśnie ich stronkę z tym. Ja oczywiście w opisie dam linki do tej stronki, gdzie będziecie mogli zamówić te musli. Jak również będzie tam prawdopodobnie kodzik rabatowy, także będziecie mogli zamówić troszkę taniej. No i ja tutaj chcę wyciągnąć. O, ale to duże, spore dosyć, wiecie. Tutaj możecie sobie stop klatkę zrobić, z czego to się składa. Jak również ta paczka jest, o Jezu, wielka. No i dostałam w gratisie watonika bożonarodzeniowego. Ho, ho, ho. Dobra, spróbuję i tego wszystkiego i zaraz Wam powiem, czy naprawdę jest takie świetne, jak wszyscy mówią. W ciekawości zerknęłam i w środku były tutaj takie jajeczka i tak wygląda to musli, wygląda prześlicznie. I tutaj te drugie musli, ojejku, banan pyszny, wygląda przesmacznie. Także ja idę to zaraz zrobić, bo już nie mogę się doczekać. Posmakowałam już te jajeczka i są przepyszne, serio. Niebo w gębie. Kochani, ostatnio pod filmikiem dużo osób pytało mnie o to, czego używam do rzęs. Powiem Wam tak, nie liczcie na to, że jakiś tusz zdziała takie cuda, że Wasze rzęsy będą sięgać, kurde, czoła, albo że się wywiną czy coś, tylko po prostu ja na przykład mam bardzo długie rzęsy i jakiego tuszu praktycznie bym nie użyła, to będzie dobrze wyglądać i zależy też, jak sobie podkręcę rzęsy, bo ja używam zalotki, bo ja mam proste rzęsy i dopiero jak podkręcę, to one są takie, jakie są. A tuszu, jakiego używam, to jeden jest z Bourjois, drugi jest z Belle i trzeci jest z Maybelline.
I to są trzy tusze, których ciągle teraz używam. I w zasadzie, no, to któryś z tych niby coś działa, ale no mówię, nie liczcie na cuda. Po prostu mam takie długie rzęsy z natury. A uwaga, uwaga, tutaj pani Liliana. Lili! Cześć! Taka piękna różyczka dziś z niej. I ogólnie ta młoda pani miała ostatnio szczepienie, po którym bardzo gorączkowała, ale już dzisiaj jest o wiele lepiej, prawda? Chociaż i tak jest dosyć marudna. I no było ciężko naprawdę w ostatnich dniach, była naprawdę wyczerpana moja maleńka, ale dzisiaj troszkę odżyła i mam nadzieję, że już temperatura opuści ją na dobre. Co ty robisz, Luli? Mój wariacik. No, także masakra z tymi szczepieniami. Mam nadzieję, że już więcej nie będę musiała tego przechodzić, bo zawsze jak coś się dzieje, to po prostu płakać mi się chce. Jeszcze jedna sprawa, o której bym chciała powiedzieć, bo ostatnio bardzo dużo z Was wspomniało w komentarzu o tym, że jak ja mogę się tak paskudnie do dziecka zwracać, bo mówię, że jest brzydka, bo mówię, że jest okropna. Ja tak mówię po prostu, żeby nadać powagi sytuacji, no nie wiem jak to Wam opisać, żeby po prostu tak dla żartu jakby wyolbrzymić to wszystko. Chyba oczywiste, że moje dziecko jest dla mnie najpiękniejsze na całym świecie i nie ma piękniejszego dla mnie. Tak? I chyba żadna matka by w życiu o swoim dziecku nie powiedziała, że jest brzydkie, a ja powiedziałam, że jest brzydka jak płacze, no bo wtedy wiadomo, dziecko nie jest takie piękne jak się uśmiecham, ale to nie znaczy, że ja tak myślę i jak mówię, że jest okropne, to naprawdę było okropne, no bo płakała dużo i w ogóle, ale to nie znaczy, że mam jej dosyć, coś w tym stylu, to w ogóle nie miało takiego mieć znaczenia. Jakie niektórzy z Was odebrali, co mnie bardzo zdziwiło, a ci, co odebrali to jako żart, to jak najbardziej w porządku, bo to tak miało być. I właśnie widzicie, jak moja córka zostanie fryzjerką. Tak, Lala? Halo? Kto jest taki śliczny? Już nie. Maruderku, już spać będziesz. Zobaczcie, jaka modela. Kochani, już muszę z flashem nagrywać, bo widzieliście, że jest ciemno. Tutaj dzisiaj sporo rzeczy kupiło się. Tutaj jest do mycia ciała dla Lili. I tutaj z tego, co ja wyczytałam, to jest balsam chyba. Jeszcze nie wiem, ale ogólnie kupiłam, bo było tanio. Ja te rzeczy kupowałam w takim u nas sklepie. On nie ma żadnej nazwy, także ja nie mogę Wam powiedzieć, skąd to dokładnie jest. Tutaj takie dwie maseczki, jedna tonizująca, druga energetyzująca, banan kiwi, a ta kaktus granat. I tutaj też takie maseczki, to jest Tropical Island, banan i pina colada.
Tutaj z Evre jakiś normalizujący żel punktowy na niedoskonałość do skóry tłustej. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Tutaj kupiłam dwie kule do kąpieli z Rai Jogoda, ale przepięknie pachnie, Boże, uwierzcie mi. Tutaj z Sorai kupiłam oczyszczającą piankę do mycia twarzy, ceramiaszala, tusta z niedoskonałościami. Ja ostatnio mam jakieś problemy z moją cerą, więc postanowiłam coś kupić. I tutaj znajduje się żel do mycia twarzy odświeżający, też również z Sorai. Tutaj wiecie to. Jezu, zapomniałam, jak się to się nazywa. No to do pięt. Tarka, nie wiem, dobra, nieważne. Tutaj kupiłam jakiś skrab do ciała z orzecha. I tutaj maskę do włosów, kwas hialuronowy. Jezu, nie umiem tego nigdy powiedzieć, wybaczcie mi. Ale też pięknie pachnie. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać, bo ostatnio moje włosy wypadają. I tutaj jest taki krem z Bielandy, algi morskie, nawilżający. Zobaczymy, bez silikonów. Oczywiście nie obeszłoby się bez czegoś dla mojej księżniczki. Tu jest taka chustka na szyjkę. Tutaj taka bluza. I tutaj takie spodenki ze ściągaczami. I to też w tym sklepie, bo ten sklep jest taki, wiecie, wielobranżowy. I on kosztował tylko 25 zł, rozumiecie? Przepiękny. I ogólnie powiem wam, że ja pojechałam po prezent dla teściowej i wiecie co? I kupiłam wszystko praktycznie oprócz prezentu dla niej, ale to znaczy nie, no kupiłam, ale kupiłam więcej rzeczy dla siebie. Kupiłam jej taki wazon, bardzo mi się spodobał jego kolor w ogóle i taka inność. Kupiłam taki zestaw filiżanka ze spodkiem, dwa razy podwójnie, no bo wiecie, co po jednej sztuce, jak. No musi być chociaż dwie sztuki tam tej porcelany, nie? No nie wiem, z czego to jest tak naprawdę. I kupiłam taką ramkę na zdjęcie. A, i w Pepco sobie kupiłam, akurat jak byłam. Oczywiście świeczka, żeby pachniało u mnie w domku. No i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście chciałam mieć białe spodnie, więc poszłam do Sinsay'a i kupiłam sobie białe spodnie. One kosztowały tylko 40 zł, więc tak fajnie. I powiem wam, że się super układają. Kupiłam je w rozmiarze S. No i one takie zwykłe są, bez żadnych, wiecie, szarpań, ani bez żadnych dziur. Jak już widzicie, ja jestem w koszulce do spania, w związanych włosach standardowo, bo tak w domu najlepiej, nikt mnie tutaj nie ocenia. Dziś się pomalowałam, uhuhu. Nie wiem, ja tak się rzadko maluję ostatnio, że wiecie, ale nie mam dla kogo się malować, więc no. I ogólnie to czekam na jedzonko, bo ma przyjść, bo zamówiłyśmy z mamą chińszczyznę. Nie zapknęłam chusteczek i będą schnąć. No i czekam na jedzonko, zjem i idę zaraz Lili kąpać. Kurde, ale mam kołtuny, wiecie co, no masakra, nie dość, że mi te włosy wypadają strasznie, przeraźliwie dosłownie. To jeszcze mi się plączą, jakbym, nie wiem, włożyła głowę do pralki i wiecie, wirowało i się. Tak, dobra, nieważne, nie słuchajcie mnie, ja już dzisiaj jestem taka zmęczona. Nie śpię już czwarty dzień z rzędu, bo przez czuwanie nad moją małą i tak dalej. I ja już jestem zmęczona i nie wiem, co gadam. Także ja idę sobie coś porobić w spokoju, bo chyba będzie lepiej. Polejemy. I taki grubasek mój. A ząbki swędzą, bo Lilusia nawet zabawki z wanny lubi sobie zjeść. No, zajęta. Dobra. Nie przeszkadzam, sorry, ziomek. Ja, zdecydowałam się zgłosić, bo zostałam do nas, przynosząc nawet trochę po
południu, przylądną na deszczu na północy kraju, ale wyż ściąga dużo ciepła, co poczują przede wszystkim mieszkańcy Włochy, Niemcy, Francja, naprawdę bardzo przyjemnie, jedynie Skandynawia, a także Wyspy Brytyjskie, wieczne, na śniegu na południowym wschodzie i centrum, deszczu ze śniegu na Dolnym Śląsku, od 5 do 8 stopni, tak będzie we wtorek, w środę już nieco cieplej, od 7 do 9, ale jeszcze przed nami deszczu będzie lepiej. Dziękuję, do Państwa. No dawaj. Nie. Halo, halo. Cześć. I jeszcze raz. Witajcie, kochani, w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest godzina 13 prawie. Umówiłam się właśnie na spacerek z moją przyjaciółką Dominiką. I właśnie będę ubierać małą. Już leży na kombinezonie. Tata mi ją zniesie i lecimy. Jest dziś przepiękna pogoda, a więc trzeba z tego korzystać. My już na dworku czekamy na ciocię Dominikę. Ale widzę, że to awantura będzie. Boże, słuchajcie, w końcu czuć wiosnę. Magia. Hej! Taka duża jesteś? Kto sa nóżką macha? Mi wkłada palucha. Lili, wkładasz palucha Dominikowi? No co ty? No Lili śpiąca. Lili! Cynulka! I dzisiaj kolejny dzień. Właśnie idę na spacer z małą, to znaczy na spacer idę do mojej przyjaciółki i wybrałam się z małą akurat na spacer. Nie chciałam, żeby tata mnie podwoził, o dziwo. No i idę, Lili marudziła na początku, ale już jest okej. Trochę słońce mi razi, więc nie wiem, jak wyglądam. No i idę, bo zaraz już będę pod jej klatką, to pomoże mi wnieść wózek. Idziemy na plotki. Hej, ciocia Natalia! Co się dzieje, Lili? Ale masz fajny dresik. To chyba od cioci Pauliny i od cioci Patrycji, tak? Trochę jak chłopiec wyglądasz w tym siwym. Hej kochani, wiem, że dzisiaj nie wyglądam twarzowo i w sumie tak się nawet czuję, ale przyszłam wam powiedzieć, bo wczoraj jakoś nie miałam czasu się odezwać.
Wczoraj byłam u mojej przyjaciółki Ewy, którą pozdrawiam, i później poszłam sobie do domu, ale że mała zasnęła mi pod domem, to stwierdziłam, że szkoda będzie ją budzić, więc poszłam sobie na spacerek do parku i spotkałam tam Natalię i chodziłyśmy sobie troszkę na spacerku. No i potem już wróciłam do domu i mi się nic nie chciało gadać, także się nie odzywałam, a dzisiaj już następny dzień. Siedzę sobie z Lili, ta coś przemyśla tutaj. I ogólnie na dzisiaj nie mam żadnych planów, pogoda jest taka średnia, jest trochę chłodna na dworze, ale myślę, że nie jest tak tragicznie. Cieszę się, że w końcu się pogoda poprawia. Ja ogólnie czekam już praktycznie na Krzyśka, żeby przyjechał, bo 1 kwietnia jedziemy już do Krakowa, bo 2 gra Shawn Mendes. Także będziemy na koncercie. Jeżeli z kimś się tam zobaczę, to piszcie mi w komentarzach. No i będziemy tam do 3 kwietnia. I potem już tu wracamy. Hamburger, cheeseburger i frytki i mała cola. Mała cola osobno, tak? Tak. Tak. Chcesz? Demon, wyjdź. Chcesz? Nie wolno, Luli. Tak, to była fajna pogoda, teraz już jest niefajna, wieje i masakra. Czekam już na tą wiosnę. Kochani, w sumie jest godzina, nie wiem, 12, ale ja przyszłam się pożegnać, bo ostatnio nie nagrałam tego pożegnania, a teraz mała śpi, więc mam chwilkę, aby wam coś powiedzieć od siebie. Tylko zamknę sobie drzwi. A więc tak, ogólnie wiem, że ostatnio miałam zacząć więcej nagrywać, ale niestety miałam problemy trochę z małą, co... Pewnie już wiecie niektórzy, że była chora i tak dalej. No nieważne, po prostu, no czasami w życiu wypadają takie sytuacje, prawda? Ale no, jadę 1 kwietnia już do Krakowa, tak jak wiecie, na koncert Shona. I te vlogi będą fajniejsze teraz, no bo wiadomo, gdzieś pojadę, coś innego popokazuję, pochodzę pewnie po mieście. Także no, postaram się nagrywać jak najwięcej, żeby jak najwięcej wam pokazać. I tam będę praktycznie 3 dni, to znaczy 1, 2 i 3 już wracam. Ale postaram się nagrać z każdego dnia coś, żeby później wam pododawać te vlogi. I postaram się z każdego dnia jednego vloga nagrać, także trzymajcie kciuki, żeby mi to wyszło. I oczywiście będzie też chyba osobny filmik z koncertu całego, bo planuję dodać, jak będzie wyglądać cały koncert. To bardziej tak dla fanów Shona, nie dla wszystkich, bo nie każdy go słucha, prawda? Także no takie coś będzie. No jeszcze zobaczę, jak to wszystko wyjdzie, bo wiecie... Montowanie filmików jest dosyć czasochłonne, a nie zawsze tego czasu mam.
Ale zobaczymy, co się da zrobić. Więc dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, bądźcie ze mną na bieżąco. No i ja już spadam, widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się, na razie!